Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj porozmawiamy o swetrach, które mają duszę, czyli o energii zawartej w rzeczach materialnych i jaki wpływ ona ma na Twoje czy na moje życie. Bardzo proszę, zatrzymaj na chwileczkę to słuchowisko, przygotuj sobie jakąś pyszną, aromatyczną herbatę. Możesz usiąść wygodnie w fotelu lub się położyć, tak aby to nasze spotkanie było takim momentem przyjemnego zgłębiania wiedzy, a nie jakiegoś takiego przymusu, który znamy na przykład ze studiów czy ze szkolnej ławki, gdy siedzimy w napięciu i słuchamy jakichś prawd, które ktoś nam przekazuje. Chciałabym, aby to spotkanie było takie bardzo, bardzo osobiste, tak jakbyśmy się spotkali razem, po prostu u mnie w gabinecie albo u Ciebie w domu. Może zaczniemy od tego, że to słuchowisko powstało w odpowiedzi na prośby bardzo wielu osób, które pytały mnie właśnie o to, czy to jest możliwe, że kupienie jakiejś rzeczy może wprowadzić jakąś zmianę do naszego życia. I rzeczywiście jest tak, że bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze myśli czy obce myśli zapisują się i działają na nas poprzez na przykład ubranie. I jaki wpływ ma na nas ubranie, które nosiliśmy kilka lat temu, albo jakaś rzecz, którą kupiliśmy gdzieś na targu, albo jakaś rzecz, którą udało nam się wylicytować na Allegro czy w inny sposób. I może zaczniemy od tego, że taka rzecz może mieć bardzo silny wpływ. Może takie czasami założenie takiego starego swetra sprzed 2 lat może przekreślić nawet miesiące ciężkiej pracy nad usuwaniem blokad, czy nowym programowaniem podświadomości i odwrotnie. Czasami kupienie spodni gdzieś na przykład na jakimś serwisie aukcyjnym może przynieść natychmiastowe jakieś niespodziewane zyski finansowe i czasami trudno zdać sobie sprawę z tego, że jest to powiązane, że dokładnie ten moment, że te spodnie przyniosły do nas tą energię.